zamościu ósmej kadencji. Szanowni goście, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przypadł mi zaszczyt otwarcia pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Miasta w Zamościu ósmej kadencji. Uprzejmie informuję, że obrady Rady Miasta są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Miasta, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl artykułu 6 ust. 1 litera a oraz artykułu 9 ust. 2 litera e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, to tak zwane RODO. Szanowni Państwo, tę uroczystą sesję proponuję rozpocząć od hymnu państwowego. Proszę wszystkich o powstanie. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Dziękuję bardzo. Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Zgodnie z artykułem 20 ustawy 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju. Zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 25 października 2018 roku pod pozycją 2069. Bardzo serdecznie witam zaproszonych gości. Serdecznie witam pana Andrzeja Wnuka, prezydenta miasta, wraz z małżonką panią Beatą Wnuk. Panią Magdalenę Dołgał, zastępcę prezydenta miasta. Pana Andrzeja zastąpiło zastępcę prezydenta miasta. Panią Jadwigę Kijek, skarbnika miasta. Pana Marcina Grabskiego, sekretarza miasta. Witam serdecznie Państwa radnych. Przewodniczących zarządów osiedli. Kadrę kierowniczą Urzędu Miasta. Dyrektorów organizacyjnych, jednostek organizacyjnych miasta.
mediach i telewizji oraz mieszkańców miasta przybyłych na dzisiejszą sesję. Wysoka Rado, teraz nastąpi wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych. Proszę przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, pana Dariusza Danilewicza, o ich wręczenie oraz wiceprzewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej, panią Justynę Kryszczuk, o odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych, a następnie każdego odczytanego proszę o podejście i odebranie zaświadczenia. Dziękuję, więc zapraszam pana Błażewicz Piotr Tomasz. Pan Ćwik Sławomir. Pani Fugiel Jolanta Ewa. Pan Godzisz Ireneusz Mirosław. Pan Josik Franciszek.
Kudela. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Janusz Kupczyk. Ślubuję. Tadeusz Lizut. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Piotr Małysz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Jan Wojciech Matwiejczuk. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Wiesław Nowakowski. Ślubuję. Adam Pawlik. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Grzegorz Podgórski. Ślubuję. Krzysztof Sowa. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Stręciwik Gościcka Maria. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Andrzej Szpatuśko. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Marek Walewander. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zdzisław Wojtak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dariusz Zagdański. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Rafał Zwolak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miasta w Zamościu. Wysoka Rado, przechodzimy do elektronicznego sprawdzenia listy obecności. Proszę o przyciśnięcie niebieskiego przycisku V. Stwierdzam. Jeszcze raz trzeba ślubować. Thank you.
oto wynik głosowania. Jest. Stwierdzam, że na 23 wybranych radnych tyle liczy ustawowy skład Rady Miasta w Zamościu. Obecnych jest 23 radnych, co stanowi więcej niż wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Szanowni Państwo radni, czy do porządku obrad ktoś z Państwa chciałby wnieść jakieś uwagi? Jeżeli nie ma uwag, to proponuję przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku sesji, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła porządek sesji. Wysoka Rado, przystępujemy do powołania komisji skrutacyjnej, której zadaniem będzie przyjęcie zgłoszeń kandydatów na funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta, przygotowanie i przeprowadzenie aktu głosowania tajnego. Jednocześnie informuję, że osoby zgłoszone jako kandydaci na przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta nie mogą być członkami komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów. Pan Marek Kudela. Proponuję pana radnego Zdzisława Wojtaka. Czy pan radny Wojtak wyraża zgodę? Dziękuję. Pani radna Monika Zawisiak wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Marek Walmander. I Piotr Małysz. Chciałem zgłosić pana Krzysztofa Sobę. Czy pan radny Krzysztof Sowa wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Czy pan Marek Walewander? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze kogoś zgłosić do komisji? Bardzo proszę, pan radny Marek Kudela. Wniosek o zamknięcie listy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kto jest za zamknięciem listy? Proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że lista zgłoszeń kandydatów do komisji skrutacyjnej została zamknięta. Proszę o przegłosowanie całego składu komisji. Zdzisław Wojtak, Monika Zawiślak, Krzysztof Sowa. Kto z Państwa radnych jest za powołaniem zgłoszonego składu komisji, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miasta powołała komisję skrutacyjną w składzie. Pan Zdzisław Wojtak, pani Monika Zawiślak i pan Krzysztof Sowa. Członków komisji proszę o ukonstytuowanie się oraz przygotowanie do pełnienia obowiązków.
przystępujemy do zgłaszania kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miasta oraz do jego wyboru. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Osobę zgłaszającą proszę o uzasadnienie kandydatury. Bardzo proszę, pan radny Josik. Pani pan Franciszek Josik. Do mikrofonu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci. Oczekiwania mieszkańców miasta wobec nas są bardzo duże. Stąd też ciąży na nas odpowiedzialność właściwego wyboru Prezydium Rady. W imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości mam zaszczyt zgłosić pana Piotra Błażewicza na stanowisko przewodniczącego Rady Miasta. Pan Piotr Błażewicz jest człowiekiem młodym, wykształconym. Ta młodość ma tu znaczenie, dlatego że na te 5 lat, żeby nam się przeczyć zbyt bardzo, nie zestarzał. Ponadto ma doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę społeczną, jak również jest dobrym organizatorem. Jeżeli chodzi o pracę zawodową, pracował w ostatnim czasie na stanowisku komendanta Wojewódzkiej Straży Rybnej. Przyda się takie stanowisko i to doświadczenia, szczególnie tu wśród pracy z radnymi. Wprawdzie będzie musiał zmienić środowisko. Bardzo proszę o ciszę. Będzie musiał przyzwyczaić się do nowego środowiska, bo tam ryby głosu nie miały, a tutaj radny będzie tego głosu musiał udzielać w dużej ilości. Proszę o poparcie tej kandydatury. Dziękuję. Czy pan radny Piotr Błażewicz wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady Miasta? Tak, wyrażam to. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze kogoś zgłosić? Bardzo proszę, pan radny Sławomir Ćwik. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni radni. Chciałbym namawiać wszystkich radnych, w tym także radnych Prawa i Sprawiedliwości, a także Komitetu Wyborczego Wyborców pana Andrzeja Wnuka, też i pani Marty Pfeiffer, i oczywiście Zamojskiej Koalicji Obywatelskiej, w imieniu której chciałbym zgłosić na przewodniczącego Rady Miasta 8 kadencji pana Rafała Zwolaka. Pan Rafał Zwolak posiada doświadczenie jako radny, ponieważ był już radnym Rad Miasta poprzedniej kadencji. Zyskał w oczach wyborców chyba największe zaufanie, ponieważ ilość głosów, które otrzymał, to chyba największa procentowo licząc ilość głosów oddanych na jakiegokolwiek kandydata do Rady Miasta Zamościa. Wykazał się na pewno jako przewodniczący komisji rewizyjnej w Radach Miasta poprzednich kadencji. Jak mogliśmy zaobserwować w poprzednich latach, jest gotowy do współpracy ze wszystkimi środowiskami w mieście Zamość, ponieważ był uczestnikiem bardzo różnych akcji organizowanych przez mieszkańców. I wydaje mi się, że jako osoba w największym stopniu budząca zaufanie ze strony mieszkańców miasta, gotowy do współpracy ze wszystkimi, będzie w sposób należyty pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Dziękuję. Czy pan radny Rafał Zwolak wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady Miasta? Bardzo dziękuję koledze radnemu Sławomirowi Ćwikowi. Oczywiście zgadzam się. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze kogoś zgłosić? Jeżeli nie ma więcej zgłoszeń, to proponuję zamknąć listę. Kto z państwa radnych jest za zamknięciem listy, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Jedną. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że lista kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miasta została zamknięta.
artykułem 19 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada wybiera przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Punkt 2. Zgodnie z artykułem 23 ustęp 6 regulaminu Rady Miasta Zamość w głosowaniu tajnym radni za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Miasta podpisanych przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji. Karty do głosowania rozda komisja skrutacyjna. Pani Monika Zawiślak jeszcze raz odczyta sposób głosowania. Bardzo proszę, Pani Moniko. Komisja przygotowała karty do głosowania w kolejności alfabetycznej. Głosując za wyborem kandydata, stawiamy jeden znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, którego wybieramy. Postawienie znaku X w kratce przy więcej niż przy jednym kandydacie spowoduje głos nieważny. Natomiast niepostawienie znaku X w żadnej kratce będzie uznawane jako niedokonanie wyboru i również głos będzie nieważny. Czy ktoś z Państwa ma uwagi lub wnioski do przedstawionej procedury? Szanowni radni, jeżeli nie ma uwag, to dla formalności proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem przedstawionej procedury głosowania, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła procedurę głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta. Proszę komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. Na ten okres zarządzam 10-minutową przerwę. Głosowania według listy obecności, przypomnienie sposobu głosowania oraz przeprowadzenie aktu głosowania. Bardzo proszę Pani Moniko o rozdanie kart. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do głosowania, sprawdzimy, czy urna jest pusta. Przypominam procedurę głosowania. Komisja przygotowała karty do głosowania w kolejności alfabetycznej. Głosując za wyborem kandydata, stawiamy jeden znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, którego wybieramy. Postawienie znaku X w kratce przy więcej niż jednym kandydacie spowoduje głos nieważny. Natomiast niepostawienie znaku X w żadnej kratce będzie uznawane jako niedokonanie wyboru i ten głos również będzie nieważny.
Proszę radnych Rady Miasta Zamość o podchodzenie tutaj i pobieranie karty do głosowania, a następnie o udanie się do sali numer 12 w celu oddania głosu. Piotr Błażewicz. Sławomir Ćwik. Jolanta Fugiel. Ireneusz Godzisz. Franciszek Josik. Szczepan Kitka. Agnieszka Klimczuk. Marek Kudela. Janusz Kupczyk. Chwilę zaczekamy, żeby nie było. Lizut Tadeusz. Piotr Małysz. Jan Wojciech Matwiejczuk. Wiesław Nowakowski. Adam Pawlik. Grzegorz Podgórski. Krzysztof Sowa. Maria Stręciwilk-Gościcka. Andrzej Szpatuśko. Marek Walewander. Zdzisław Wojtak. Dariusz Zagnański. Rafał Zwołek. I Monika Zawiśna.
Kongresu Radni Leonardo Dolibus. Pani Monika Zawiślak, przewodnicząca komisji skrutacyjnej, odczytała kolejno z listy obecności nazwiska radnych. Członkowie komisji wręczyli radnym karty do głosowania. Radni dokonali aktu głosowania. Proszę komisję skrutacyjną o przeliczenie głosów oraz sporządzenie protokołu wyników głosowania. Na czas obliczania głosów zarządzam 5-minutową przerwę, ale bez wyjścia. Cierpliwie poczekamy. Z przebiegu wyboru przewodniczącego Rady Miasta w Zamościu, który będzie stanowił załącznik do protokołu z sesji. Pragnę przekazać Państwu radnym, że głosowanie nad kandydaturą na przewodniczącego Rady jest w istocie głosowaniem nad uchwałą w sprawie wyboru przewodniczącego Rady. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej. Protokół numer 1 w 2018 roku z przebiegu wyboru przewodniczącego Rady Miasta Zamość w dniu 21 listopada 2018 roku. Powołana przez Radę Miasta Komisja Skrutacyjna ukonstytuowana w składzie Monika Zawiślak, przewodniczący, Krzysztof Sowa, członek, Zdzisław Wojtak, członek. Na podstawie listy obecności stwierdza, że na 23 wybranych radnych obecnych jest 23 radnych, co stanowi więcej niż wymagane kworum do wyboru przewodniczącego Rady Miasta. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego i ustaleniu wyników głosowania komisja stwierdza, że oddano głosów ważnych 23, nieważnych 0. Kandydaci na przewodniczącego Rady Miasta otrzymali następujące ilości głosów. Piotr Błażewicz, 13. Rafał Zwolak, 10. Biorąc pod uwagę ilość otrzymanych głosów przez poszczególnych kandydatów, komisja skrutacyjna informuje, że zgodnie z artykułem 19 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszą zmianą, przewodniczącym Rady Miasta Zamość wybrany został pan Piotr Błażewicz. Na tym protokół zakończono. Pani Monika Zawiślak, przewodnicząca komisji skrutacyjnej, odczytała treść protokołu nr 1/2018 z przebiegu wyboru przewodniczącego Rady Miasta w Zamościu. Wysoka Rado, na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej stwierdzam, że przewodniczącym Rady Miasta wybrany został pan Piotr Błażewicz. Odczytam teraz Państwu radnym uchwałę,
które, jak wcześniej wspomniałam, podjęliśmy w rezultacie głosowania. Uchwała numer 1/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Zamość. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miasta Zamość po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala, co następuje. Paragraf 1. Na przewodniczącego Rady Miasta Zamość wybrany został radny pan Piotr Błażewicz. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do treści uchwały? Nie widzę, dziękuję bardzo. Przechodzimy dalej. Wysoka Rado, w związku z wyborem pana Piotra Błażewicza na przewodniczącego Rady Miasta w imieniu własnym oraz wszystkich Państwa gratuluję wyboru panu przewodniczącemu i życzę wytrwałości w sprawowaniu tej niełatwej, ale jak bardzo zaszczytnej funkcji. Jednocześnie przekazuję łańcuch oraz dalsze prowadzenie obrad panu Piotrowi Błażewiczowi, przewodniczącemu Rady Miasta. Dziękuję bardzo.
Wysoka Rado, przystępujemy do następnego punktu. Przystępujemy do zgłaszania kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miasta. Zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy wybiera ze swego grona jednego do trzech wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Zgodnie z paragrafem 12 ust. 1 załącznika do uchwały nr 18/186/2012 Rady Miejskiej Zamościa z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie uchwalenia statutu miasta Zamość Rada wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących. Proszę Państwa Radnych o zgłaszanie kandydatów. Osobę zgłaszającą proszę o uzasadnienie kandydatury. Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Jako klub, komitet i klub wyborców Pani Marty Pfeiffer zgłaszam na kandydata, na wiceprezydenta, wiceprzewodniczącego, przepraszam bardzo. Pan Marek Tudela jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, nauczycielem dyplomowanym zespołu szkół nr 4. Chyba największą rekomendacją dla pana Marka jest to, że nieprzerwanie od roku 2004 zasiada w Radzie. W latach 2004, tu niestety ale muszę się wspomóc, ponieważ było troszeczkę tych funkcji, w latach 2004-2006 był wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Przewodniczył takim komisjom jak Komisja Rewizyjna, w ostatnich latach był przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta. Przede wszystkim uzasadnieniem dla kandydatury pana Marka jest to, że nieprzerwanie od tylu lat wyborcy, nasi mieszkańcy Zamościa mu zaufali i ciągle na niego stawiali. Dziękuję ślicznie. Czy pan radny Marek Budela wyraża zgodę? Tak. Pani Maria Stradziwicz Gościcka. Państwo Prezydenci, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgłaszam kandydaturę pana Jana Wojciecha Matwiejczuka. Myślę, że tutaj nie będzie potrzeba jakichś większych uzasadnień, ale powiem tyle. Pan Wojciech Matwiejczuk jest urodzonym samorządowcem z krwi i kości. Przez 5 kadencji był przewodniczącym Rady Miasta. Wywiązywał się ze swoich obowiązków wzorowo. Ponadto pan Jan Wojciech Matwiejczuk to jest mistrz i uważam, że zasługuje na to, żeby zostać wiceprzewodniczącym i od niego można się wiele nauczyć. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Jan Wojciech Matwiejczuk wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę i dziękuję bardzo pani radnej Marii Stęciewicz-Gościckiej za tak piękną rekomendację. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zgłosić? Pan Jan Wojciech Matwiejczuk. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci, Szanowni Goście. Ja chciałbym zgłosić na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość pana Piotra Małysza, radnego Rady Miasta Zamość poprzedniej kadencji, działacza społecznego i samorządowego, który w swojej pracy samorządowej okazał się jako solidny, pracowity i dlatego też proponuję Państwu, żebyście Państwo wybrali pana radnego Piotra Małysza na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z państwa rady? Czy Piotr wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Pan Rafał Zwolak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja również chciałem zgłosić osobę z wielkim doświadczeniem radnego, który jest już w Radzie 5 kadencji, to jest już 6. jego kadencja. Był przewodniczącym
Komisji Budżetu, również był przewodniczącym Komisji Samorządu i Porządku Publicznego. To 4 lata mieszkańcy miasta obdarzają go wielkim zaufaniem i zdobywa ten mandat, jak już mówiłem, 6. kadencję i jest to pan radny Wiesław Nowakowski. Czy pan radny Wiesław Nowakowski wyraża zgodę? Oczywiście, że tak. Jeśli nie ma więcej zgłoszeń, proponuję zamknąć listę. Kto z państwa jest za zamknięciem listy, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że lista zgłoszeń kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących została zamknięta. Czy ktoś ze zgłoszonych kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miasta chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma chętnych do zabrania głosu, przejdźmy do sposobu ustalenia, sposobu głosowania. Proszę przewodniczącą Komisji Skrutacyjnych, panią Monikę Zawiszek, o przedstawienie sposobu głosowania. Drodzy państwo, głosujemy w ten sposób. Komisja przygotuje karty do głosowania w kolejności alfabetycznej. Głosując za wyborem kandydatów, stawiamy znak X w kratce z lewej strony. Głos jest ważny, gdy radny postawi maksymalnie tyle znaków X, ilu wybieramy wiceprzewodniczących, czyli 2. Postawienie więcej znaków lub niepostawienie wcale powoduje nieważność głosu. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi lub wnioski do przedstawionego sposobu głosowania? Jeżeli nie ma uwag dla formalności, proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem przedstawionego sposobu głosowania? Proszę podnieść rękę w górę, przycisnąć. Kto jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła sposób głosowania przy wyborze wiceprzewodniczących. Proszę Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. Na czas przygotowania kart ogłaszam 10 minut przerwy. Proszę członków Komisji Skrutacyjnej o wydanie radnym kart do głosowania według listy obecności, przypomnienie sposobu głosowania oraz przeprowadzenie aktu głosowania. Komisja przygotowała karty do głosowania w kolejności alfabetycznej. Głosując za wyborem kandydatów, stawiamy znak X w kratce z lewej strony. Głos jest ważny, gdy radny postawi maksymalnie tyle znaków X, ilu wybieramy wiceprzewodniczących. 2. Postawienie więcej znaków lub niepostawienie wcale powoduje nieważność głosu. Zapraszam teraz radnych miasta Zamość o pobranie kart do głosowania. Piotr Błażewicz. Sławomir Ćwik. Jolanta Fugiel. Ireneusz Godzisz. Franciszek Josik. Szczepan Kitka. Agnieszka Klimczuk. Marek Kudela.
Janusz Kupczyk. Tadeusz Lizut. Piotr Małysz. Jan Wojciech Matwiejczuk. Nowakowski Wiesław. Adam Pawlik. Grzegorz Podgórski. Krzysztof Sowa. Maria Stręciwik-Gościcka. Andrzej Szpatuśko. Marek Walewander. Zdzisław Wojtak. Zagdański Dariusz. Monika Zawiśla. Wszyscy radni zagłosowali. Proszę komisję skrutacyjną o przeliczenie głosów, sporządzenie protokołu wyników głosowania na czas obliczenia głosów i sporządzenie protokołu. 5 minut przerwy. Proszę nie opuszczać sali. Proszę przewodniczącą komisji skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania i odczytanie protokołu nr 2/2018 z przebiegu wyboru na wiceprzewodniczących Rada Miasta Zanoś. Protokół.
protokół numer 2/2018 z przebiegu wyborów wiceprzewodniczących Rady Miasta Zamość w dniu 21 listopada 2018 roku. Powołana przez Radę Miasta Komisja Skrutacyjna ukonstytuowana w składzie Monika Zawiślak, przewodniczący, Krzysztof Sowa, członek, Zdzisław Wojtak, członek, na podstawie listy obecności stwierdza, że na 23 wybranych radnych obecnych jest 23 radnych, co stanowi więcej niż wymagane kworum do wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego i ustaleniu wyników głosowania komisja stwierdza, że oddano głosów ważnych 23, nieważnych nie było. Kandydaci na wiceprzewodniczących Rady Miasta otrzymali następujące ilości głosów. Marek Kudela 10, Piotr Małysz 13, Jan Matwiejczuk 13, Wiesław Nowakowski 10 głosów. Biorąc pod uwagę ilość otrzymanych głosów przez poszczególnych kandydatów, komisja skrutacyjna informuje, że zgodnie z artykułem 19 ustęp 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszą zmianą, wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Zamość wybrani zostali pan Piotr Małysz, pan Jan Matwiejczuk, na tym protokół zakończono. Dziękuję Komisji Skrutacyjnej. Wysoka Rado, na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdzam, że wiceprzewodniczącymi Rady Miasta wybrany został pan Piotr Małysz i pan Jan Wojciech Matwiejczuk. Odczytam teraz państwu radnym projekt uchwały, którą podjęliśmy w rezultacie głosowania. Uchwała nr 1/2/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Zamość. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, Rada Miasta Zamość po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala, co następuje. Na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość wybrani zostali radni pan Jan Wojciech Matwiejczuk, pan Piotr Małysz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi, wnioski co do treści uchwały? W związku z wyborem pana Piotra Małysza, pana Jana Wojciecha Matwiejczuka na wiceprzewodniczących Rady Miasta w imieniu własnym oraz wszystkich państwa gratuluję wyboru oraz życzę wszelkiej pomyślności w kierowaniu radą i zapraszam do stołu prezydialnego. Wysoka Rado, teraz nastąpi wręczenie zaświadczenia o wyborze na prezydenta miasta Zamościa.
Proszę pana Dariusza Danielewicza, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zamościu, o jego wręczenie panu prezydentowi Andrzejowi Wnukowi. Prezydenta miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. I stwierdzam, że pan Andrzej Wnuk, który złożył ślubowanie, objął urząd prezydenta miasta Zamość. Panie prezydencie, w imieniu radnych Rady Miasta Zamość pragnę pogratulować wyboru na urząd prezydenta miasta Zamościa. W tym uroczystym dniu życzę panu zdrowia, siły i wytrwałości w pracy dla dobra mieszkańców naszego miasta. Życzę zrealizowania planów i wizji dalszego jego rozwoju. Wyrażam nadzieję, że w swojej pracy będzie pan kierował się dobrem miasta ponad podziałami politycznymi. Deklarujemy wolę współpracy i merytoryczną pomoc w realizacji zamierzonych celów. Czy pan prezydent chciałby zabrać głos? Szanowni państwo, panie i panowie radni, zaproszeni goście, obecni tutaj zamościanie. Stoję tu ponownie przed państwem, tak jak przed 4 laty, przepełniony zadowoleniem, trochę dumą, ale przede wszystkim obarczony wielką odpowiedzialnością. Oto, powtórzę, jak w 2014 roku, zgodnie z wolą mieszkańców mojego miasta, w którym się urodziłem, spędziłem dzieciństwo i rozpocząłem karierę zawodową, dziś ponownie zostałem prezydentem. To wielki zaszczyt, wielka chwila, ale też wielki obowiązek. Wobec tychże mieszkańców, ale także wobec tych, którzy wprawdzie w mniejszości, ale nie głosowali na mnie. To nie rzutuje na przyszłość. Po 4 latach mogę z całą pewnością powiedzieć, że tak samo jak i wtedy, tak i teraz zwyciężyła wizja miasta otwartego, przyjaznego mieszkańcom, dbającego o nich, o ich potrzeby. Takim przez 4 lata stał się Zamość. Takim też będzie w następnych 5 latach. Wierzę, że razem z tą Radą Miejską będziemy tę politykę, tę drogę kontynuować. W tej Radzie jest większość, z którymi pracowałem przez ostatnie 4 lata. Po tym czasie nabyliśmy wszyscy mnóstwo doświadczenia. Wiemy, na co pozwalają przepisy prawa, ale też mamy świadomość, jakie są realia finansowe, budżetowe, i jak duże są oczekiwania mieszkańców. I wiemy, że praca w samorządzie to jeden wielki kompromis. Między oczekiwaniami, a między możliwościami. Między marzeniami, a rzeczywistością. Kolejny raz mówię, kampania wyborcza już się skończyła. Dziś nadszedł czas zamienić w czyny obietnice, które padły we wrześniu czy październiku. Dziś wszyscy, jak tu jesteśmy, musimy wziąć się do pracy po to, aby jak najwięcej zaplanowanych inwestycji, jak najwięcej zaplanowanych marzeń zrealizować. Bo zamościanie, proszę państwa, ponownie wybrali. Wybrali tak, jak potrzebują. Wybrali realny program mojego autorstwa, bo wiedzą, na co mogą liczyć.
na co po 4 latach nie stać. Chciałoby się powiedzieć, dziś znów czas zacząć zasypywać podziały. 4 lata temu tak powiedziałem, a dziś powtórzę. Prowadziłem tę kampanię w sposób absolutnie czysty, prezentując tylko dobre pomysły i propozycje dla miasta. Wierzyłem, że inauguracyjna sesja Rady Miejskiej jest początkiem procesu likwidowania podziałów. Procesu, który musi zakończyć się konsensusem. Teraz też w to wierzę, choć wiem, jak dużo pracy będzie to wymagało. 4 lata temu ostrzegałem, że jeśli nie uwolnimy energii Zamościa, miasto czeka dalsza marginalizacja, spadek liczby mieszkańców czy liczby turystów. W konsekwencji odbije się to na przychodach budżetu miasta. Odbije się to też na kieszeniach mieszkańców. Udało nam się. Udało się nam utknąć życie i wykrzesać energię, dzięki czemu ilość turystów wzrosła o połowę. A budżet naszego miasta, którego projekt 15 listopada przekazałem Szanownej Radzie, po raz pierwszy w historii przekracza 0,5 miliarda złotych. 200 milionów więcej niż jeszcze 4 lata temu. Szanowni Państwo Radni, wierzę, że razem będziemy pracować do dobra Zamościa. Dlatego dziś po raz drugi w życiu wyciągam do Państwa, drodzy radni, rękę do tych z lewej i prawej strony sali. Do tych siedzących po środku. Idźmy razem, nie dzielmy się. Razem zmieniajmy Zamość na lepsze. Mówmy jednym głosem. Jestem i pracuję dla Zamościa. To naprawdę brzmi dumnie. Na koniec przyszedł czas na podziękowania. Dziękuję wszystkim, którzy mnie w tej trudnej kampanii wspierali. Rodzinie, członkom Komitetu Wyborczego, znajomym, donatorom. Dziękuję moim najbliższym współpracownikom z Urzędu Miasta, moim zastępcom, dyrektorom wydziałów. To efekty Waszej pracy w dużej mierze zdecydowały, że Zamościanie zdecydowali się powierzyć mi ponownie ten najwyższy urząd w mieście. Dziękuję także radnym poprzedniej kadencji, którzy wspierali moje inicjatywy, głosowali za budżetem, za dobrymi dla miasta pomysłami. Dziękuję Państwu bardzo. Pozwólcie, że te kwiaty przekażę prowadzącej dzisiaj sesję pani Marii Trenciwik-Gościckiej. Naprawdę świetnie się wywiązała ze swojego zadania. Dziękuję bardzo pani Marii. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego punktu, sprawy bieżące. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos?